wybitni architekci warszawscy, trzy tygrysy, tak ich nazywano, środowisku Wacław Kuszewski, Jerzy Mokrzyński, Eugeniusz Wierzbicki. Architekci także wybitni, no i stworzyli budynek, który nigdy nie miał wcześniej precedensu w Polsce i nigdy później też. Konstrukcja kielichowa, no to jest jedyny przykład w Polsce, jeden z nielicznych w Europie, jeden z nielicznych już zachowanych też na świecie. Często patrzy się na ten budynek przez pryzmat tego bałaganu, który go teraz otacza, który jest w środku. Często też obarcza się go jakąś tam etykietą, że to jest budynek komunistyczny. Oczywiście jest to nieprawda, no, architektura nie może być komunistyczna. Mimo tego bałaganu on spełnia swoje funkcje. To, że tutaj są jakby dwie hale, dolna i górna. Dolna dla zmotoryzowanych, górna to praktycznie działa jak lotnisko, gdzie są zawsze oddzielone hale przylotów i odlotów. I te dwie hale łączą się na takim półpiętrze, z którego mamy przejścia do peronu, więc to jest bardzo jakby taki funkcjonalny układ. W Katowice to nie Kraków, to nie Gdańsk, to nie Wrocław chociażby. I tutaj my słyniemy tylko z rzeczy postindustrialnych i tak naprawdę z zabytków modernu. Tylko z tego jesteśmy znani. I w tej chwili burzymy to za miasto promować, także za chwilę będziemy miastem totalnie nijakim.